Wystawa nazywa się Flora Krasnogródy, czyli flora krasnogródzka, roślinność krasnogródzka. Opisuje roślinność, która rośnie na jednym malutkim skrawku Parku Krasnogródzkiego. Mianowicie ten skrawek parku to jest ta część parku, którą widać przez okno, które znajduje się gdzieś na połowie schodów, przy których znajdują się te grafiki albo odbitki roślin. Idea zrodziła się już dawno temu, kiedy to chciałam wraz z uczestnikami warsztatu przyrodniczego, który prowadzę w Pracowni Przyrody, przymierzyć się do albo zrobić taki spis roślin, który opisywałby, który byłby taką listą wszystkich roślin, które znajdują się w Parku Krasnogródzkim. A spis byłby również ilustrowany w taki sposób, który widzimy na wystawie. Ta technika jest bardzo prosta i pozwala każdemu, od małego dziecka nawet, do wykonania takiej odbitki, takiej wiernej odbitki rośliny, na której można wyczytać, jasno można zobaczyć strukturę, nerwaturę liścia albo strukturę całej rośliny. Cała wystawa została zrobiona podczas jednego tygodnia w miesiącu czerwcu. Czyli to są wszystko roślinki, które zostały zebrane w przeciągu 7 dni. Czyli to są tylko miesiąc rośliny czerwcowe. Miejsce to jest taka ścieżka, która naturalnie prowadzi od tego warsztatu, od tej pracowni przyrody do parku.